Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. Kontynuujemy rozgrywkę jako Iberyjski Związek Socjalistyczny i wydarzyła się ciekawa rzecz, ponieważ Niemcy wypowiedziały wojnę małej Entencie, chociaż ona taka mała już nie jest, ponieważ sięga Czechosłowację, te Węgry, Rumunię, Francję, Włochy, Wielką Brytanię, czyli alianci już przeszli po prostu do małej Ententy, czyli oś zaatakowała po prostu wszystkich naokoło, oś, czyli Niemcy zaatakowali wszystkich naokoło, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. I ja czuję, że komuniści mają przerąbane i jeżeli będę chciał tutaj cokolwiek ugrać, to będzie cudu wymagało. W takim razie, skoro są tutaj takie problemy po stronie Niemiec i jednocześnie po stronie Jugosławii, to trzeba zrobić tutaj coś, co nie? Trzeba na przykład dołączyć do wojny, wezwać sojuszników, widząc, że ZSRR odpowie na wezwanie niczym Gondor i po prostu zaatakować. Tutaj musimy od razu na Gibraltar się rzucić, jak będziemy w stanie, ponieważ liczę, że trzy dywizje, które wysłałem, to jest wystarczająco. Natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądało na granicy z Francją. Przeprowadzę oczywiście natychmiastowy atak. Wręcz dam na tarcie, żeby jeszcze przepchnąć. Oczywiście oni wzywają teraz wojsko. Ale musimy razem z Osią skupić się na niszczeniu wspólnego wroga, czyli demokracji. Gibraltar padnie, świetnie. Kanada nie zdąży do wojny się dołączyć. W takim razie mamy już cały przesmyk, oni tutaj nie przepłyną. Ale fajnie, usunęli bugi, że jak jakieś państwo dołącza do wojny i jednostki są na ich terenie, na terenie innego państwa, to oni zajmują tereny. A tutaj szła sobie jednostka Kanady, która była w Gibraltarze i Kanada się do wojny dołączyła. No i ich jednostka po prostu zniknęła, pewnie poszła do kraju, przenieśli. Bo wcześniej na przykład ja tak zrobiłem achievement z Niedźwiedziem Wojtkiem, bo tam Iran chyba zająłem. I trzeba było mieć wojska jednocześnie we Włoszech, bo chyba tam w stanie wojny być. No i musiałem powiedzieć wojnę. I postawiłem tutaj po prostu dywizje, które były w odpowiednich prowincjach, które były wymagane. I w ten sposób Niedźwiedzia Wojtka osiągnąłem. Najpewniej potracę kolonie, to jest praktycznie pewne. Najważniejsze kolonie, które mnie obchodzą, znajdują się w tym miejscu, ponieważ to daje mi aż 30 stali. No a Kełta jest tutaj. W takim razie ustawiłem wojsko w Kełcie. To te mogę potracić, no kurczę, troszkę stali stracę niestety. To jest nie do powstrzymania. Najbardziej mnie boli ludność, którą stracę stąd i sam fakt, że ja już integrowałem to jakiś czas, 305 dni. W takim razie, no troszkę zaboli. Plus jest taki, że potracili więcej wojska niż my. Na razie, jeżeli chodzi właśnie o stosunek strat, to my jesteśmy na plus. Ciekawe, czy ZSRR zaatakowało? Ale Rumunia się nie dołączyła. Ej, nie ma tak. 160 dni, może się dołączył w międzyczasie. Bo ZSRR jest już gotowe na granicy. A Polska takie... O! No, nasza polityka poskutkowała. Ja jestem mistrzami polityki, kurwa. Kurwa. Bałtyckie roszczenia. Jedna rzecz będzie mnie bardzo boleć tutaj, że jestem praktycznie odizolowany od innych państw. No bo jestem na zadupiu. O, demy, tutaj jeszcze w ogóle ci USA przychodzi. Ale jestem właśnie odizolowany tutaj na zadupiu. Co sprawia, że nie mam dostępu do żadnych surowców, żeby od innych państw handlować. A moje surowce nie są spore. Dlatego to, kurczę, słabo troszkę, bo już mi stali brakuje, no i ropa, bo przerywają dostawy. Jest, Rumunia dołączyła się do wojny. A co za tym idzie, ZSRR przeprowadza ofensywę od wschodu. Mam nadzieję, że szybko wyślą wojska, żeby wesprzeć Jugosławię i w ten sposób zaczniemy przepychanie. Ja zdaję sobie sprawę, że jestem odsunięty w tym miejscu i jakikolwiek desant ja mam praktycznie przerąbany. Dlatego jedyne, co mi pozostaje, to mieć nadzieję, że odpuszczą sobie desanty na mój kraj.
Mówię, jak wygląda sytuacja na świecie? Już Rumunia upada od Związku Radzieckiego. W ogóle Włochy wysunęły żądania wobec Grecji. I lada dzień może wojna wybuchnąć. Tak widać, że mi się USA zdesantowało. To chyba nie jest D-Day. Mam na myśli skalę desantu. Widzę to chyba 4 dywizje. Tak w sumie. Oby się szybciej rozwijali, jakby było ich więcej. Ja jakoś tutaj trzymam ten półwysep tutaj. Półwysep, no. Tutaj mikruję po prostu. Tak, na tym to polega moja ofensywa. Ja robię po prostu tak, tak, tak. Jakoś prowincja po prowincji to leci. Prawdziwym sukcesem będzie, jak dojdziemy do Bordeaux, bo wtedy zyskam ich stal, aluminium, co jest też ważne, bo potrzebuję do sprzętu wsparcia, oraz fabryki. To wtedy będzie dobrze. Ewentualnie, bo tutaj chyba już całą prowincję mam. Tak, Toulouse. Dwie... No to nie jest dużo, ale na przykład jeszcze Montpellier mają sporo stali, więc wtedy to już mógłbym spokojnie się dozbrajać. Szkoda, tylko jakbym miał jeszcze więcej fabryk, byłoby świetnie. Wojskowych. A na morzu odpuściłem na razie tą flotę ze względu na uszkodzenia to raz, a oraz ze względu na brak ropy. Teraz ropa idzie ładnie, ponieważ ja wszystkie fabryki wywaliłem praktycznie na ropę. Ja jeszcze mam problemy tutaj, no, szczególnie, że Meksyk to ograniczył, nie chce mi całej ropy wysyłać od siebie. ZSRR to praktycznie wszystkie konwoje mi zbijali, więc odpuściłem sobie. No i tutaj jakoś to leci. I po prostu rzuciłem masę fabryk, żeby teraz uzbierać sobie ropę. Później zrobić przerwę i później mu znowu uzbierać ropę i tak się w to bawić. O, ZSRR idzie na Międzymorze. Ciekawe, ile Międzymorze ma wojska, co nie? Powyżej 100 dywizji prawdopodobnie ma Polska. Tutaj to można, nie wiem, łącznie do 15 doliczyć. Coś ten deseń. Tutaj Rzesza, no cały czas się cofa i to jeszcze ze strony Czechosłowacji. Ale liczę, że w końcu ZSRR tutaj dośle tyle tego wojska, że przepchną, pójdą tu, zajmą od wschodu Czechosłowację, wejdą jeszcze od Jugosławii i utrzymają to jakoś, bo ja tutaj jakoś, o kurde, jeszcze Włosi się desantowali, demyt. Włosi, Brytyjczycy, nie fajnie. O, Królestwo Rumunii skapitulowało. Świetnie, tutaj trochę mniej świetnie, bo mi się desantują od drugiej strony. No ale to oznacza, że możliwe, że ich jednostki są okrążone, bo po prostu zaraz tracą dopływ, skąd mogą brać zaopatrzenie. Bo nie jeszcze tylko Węgry. Liczę, że ZSRR odmieni tą grę. Ile w ogóle ZSRR ma jednostek? 216. Jakby takich 500 dobili, to byłoby fajnie. O, Węgry skapitulowały. Też dobra informacja. W końcu może jakoś tutaj Niemcy z ZSRR się dogadają na przemarsz wojska i będzie to rzeczywiście współpraca dobra. Ajcie, jak mnie te desanty wkurzają! Demyt! To co jednego się pozbędę, się pojawia kolejny. Udało się dostać do Montpellier. Świetnie, dostajemy... Powinniśmy dostać ich stal, którą posiadają. Co do strat w wojnie. Stoimy bardzo ładnie. No, Niemcy potracili troszkę, Jugosławia też, chociaż w sumie nie wiem, jak Jugosławia stoi z manpowerem, chociaż ona niedługo również może skapitulować niestety. Nie wiadomo jak z dywizjami. Ja mam manpower na zero, dlatego już mają przerąbane praktycznie, ale my stoimy bardzo dobrze. Mój jeden wielki problem jest taki, że ja mam bardzo mały pobór i przez chrzanioną integrację, która będzie trwała jeszcze pół roku, nie mogę zwiększyć poboru i to mnie boli bardzo. Tutaj już z tym desantem brytyjskim poradziłem sobie praktycznie. Jeszcze pozostał tutaj desant amerykański, z którym się męczę i męczę. I boję się, że niestety on może być jedynie taki... Tych Amerykan mogę po prostu oblegać w ten sposób, bo... Kurczę, musiał jakoś Almerii ich odciąć. Czy Japonia będzie po naszej stronie? Tak w cudzysłowie? Tak, będą po naszej stronie, bo walczą z Francją i walczą ze Stanami i Wielką Brytanią. O, a ja się tak bałem na Japonię, a tutaj okazuje się naszym największym sojusznikiem.
sprzymierzeńcem i tak dalej. Ale tak szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nas nie zaatakują, bo to byłoby już niefajne. Tutaj tylko jak ogarnę ten bunt, wszystkie jednostki wysyłam na... Czy bunt, desant, to wszystkie jednostki wysyłam na Francję i powinniśmy być w stanie przeprowadzić rzeczywiście dobrą ofensywę od południa i może nawet doprowadzić ostatecznie do kapitulacji, bo widzę, że tutaj Ruscy się rzucają jak porąbani na te, żeby atakować, ale ja muszę ogarnąć kilka desantów. Ło, Polska oddała wschodnie tereny ZSRR. Jak fajnie. Gdzie fajnie. Tego nie przewidzieli. Ale rzeczywiście ciekawie. Niemcy nie dostaną zachodniej Polski, chociaż nie obraziłbym się w tym przypadku, w tym scenariuszu, jakby oddali. Ale dobrze, że Polska nie postanowiła walczyć, ponieważ to byłoby za ciężkie dla ZSRR prawdopodobnie, żeby jeszcze nie dość ogarniać tutaj wszystko, to jeszcze ogarniać Polaków. O, Czechosłowacja kapitulowała. I teraz się dopiero zacznie zabawa tak na serio, ponieważ ZSRR będzie mogło całe wojsko na Włochy przerzucić i tam się zacznie prawdziwa jatka i walka i tym podobne. Jeszcze tutaj jest kilka jednostek innych państw okrążone. Więc spoko, tylko nie wiem, czy ZSRR ma w końcu to pozwolenie na przemarsz od Niemiec, czy nie. Kurczę, no nie mogę przeprowadzić odpowiedniego ataku, bo znowu mam desant od Stanów Zjednoczonych. Ja nie mam manpowera, więc nie mogę dorekrutować nawet gówno jednostek, żeby się nimi zajęli. Dlatego tak na serio muszę wziąć te jednostki, zatrzymać atak, podzielić na pół i tą połową kazać zająć się nimi tutaj. Wiesz co, ofensywa jest znowu wstrzymana. Jesteśmy tuż pod Paryżem. Tutaj można spróbować zraszować z inną dywizją. Francuskie dywizje są takie słabe, że szkoda gadać. Najbardziej czego potrzebuję, to dostać się do granicy ze Szwajcarią. Bo wtedy będę mógł ściągać już stal z Niemiec i ropę z ZSRR. Bo będę miał w końcu dostęp lądowy, a nie morski. Dlatego to jest to, czego najbardziej wyczekuję. No, kapitulacja Francji to przy okazji. Tutaj już udaje mi się zajmować, w ogóle tutaj już też udało mi się powstrzymać praktycznie tych Amerykanów. To bo wyglądało tak, że oni byli w Grenadzie i byli tu. I Grenada chyba w ogóle żarcia dostarczała. Ale przebili się dalej, przez co zrobili lukę tu. Ja to wykorzystałem, biłem tutaj, rozwaliłem ich 6 dywizji w tym miejscu. I teraz niszczymy resztę dywizji w tym miejscu. Straty też bardzo ładnie wyglądają, chociaż jeszcze pod sam koniec odcinka pokażę. Chcę teraz jeszcze zająć Paryż, bardzo mi na tym zależy. Bo po Paryżu to już Francja powinna kapitulować, a po tym wszystkim wszystko co mówiłem powinno się spełnić, czyli ten handel i tak dalej. Poza tym 24 dywizje to jest za mało, żeby ogarnąć cały front francuski. I ja muszę tutaj w końcu ograniczyć ten front. Na przykład Włoch. To jeszcze Holandia chyba walczy, co nie? No jeszcze nie do końca. Walczę z Japonią. Japonia tam też się nieźle już bawi na wschodzie. Zajęła całe Filipiny. Tutaj desancik widzę leci. Tutaj atakuje Brytyjczyków. I to bardzo dobrze. Niech tak się dzieje. Faszyści i komuniści kontra demokraci. Demet, nieźle to na razie wygląda. Paryż zajęty, szkoda, że nie było żadnego tekstu. Aż szkoda, no. To widać, jak oni nie dopracowali tego dodatku. W ogóle a propos niedopracowanego dodatku. No kurczę, te portrety. No typo, generał portugalski, zrobili drzewko Portugalii. Nie dali zasranego portretu typowi. No, nie mogli tego zrobić po prostu. O, Francja skapitulowała, świetnie. Wspaniałe wieści. W tym momencie skończymy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zlagowało mnie w tym momencie. Widzimy się już w kolejnym odcinku jutro. Na razie, cześć, pa.